Jeżeli masz więcej niż 36 lat, to jesteś stary. Myślę, że największym kłamstwem naszego dzisiejszego świata jest wmawianie ludziom, że mając 50 lat żyją i są w średnim wieku. Jednocześnie mężczyźni w Polsce średnio żyją 72 lata, więc licząc, 36-latkowie są w średnim wieku. Moim zdaniem zegar tyka, nie ma na co czekać. I nie mówię oczywiście tego w kontekście, żebyśmy płakali nad straconym czasem i teraz tylko zastanawiali się, że już niedługo nasz czas dobiegnie, tylko wiem, że ludzie bardziej doceniają to, co mogą stracić albo to, co mają w ograniczonej ilości, więc jest to dla mnie takie przypomnienie, żeby z każdego dnia korzystać. Że czas płynie nieubłaganie. Przykład. Jeżeli z naszymi rodzicami spotykamy się dwa razy w roku, od święta, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, nam zostało jeszcze 40 lat życia, im być może już nie, to tak naprawdę spotkamy się z nimi jeszcze 20, 40 razy. I to nie jest jedno z wielu spotkań, tylko jedno z 40. Patrząc na to z tej perspektywy, dużo bardziej będziemy doceniali każde spotkanie. Oczywiście, co możemy z tym zrobić? Sprawić, że te spotkania będą bardziej świadome, lepiej wykorzystane. Możemy też spotykać się po prostu częściej. To od nas zależy decyzja. Dzisiejszy odcinek to trzy mocne przemyślenia, którymi chcę się podzielić. Dużo czasu ostatnio spędzam na medytacjach, ale przede wszystkim na rozmowach z osobami, które są dużo dalej ode mnie, biznesowo, życiowo, inwestycyjnie. I chcę też podzielić się tymi przemyśleniami, które ze mnie wychodzą. Wiem, że często osoby, które oglądają mój kanał, są chociaż trochę podobne do mnie, więc prawdopodobnie przeżywacie chociaż jedną z tych trzech rzeczy, o których dzisiaj powiem. Albo właśnie to poczucie, że mamy jeszcze masę czasu, nie musimy się nigdzie spieszyć, że jeszcze życia nam zostało cała masa, ale jednocześnie faktycznie mam 37 lat i no jest to poczucie, że jeżeli nie wymyślam jakiejś pigułki na nieśmiertelność albo przynajmniej na przedłużenie życia, to tylko ode mnie zależy w tym momencie, jak zadbam o swoje życie, swoje zdrowie, żeby żyć dłużej i nie być tą średnią. Jakie główne choroby dotykają mężczyzn i jak sobie z nimi ewentualnie poradzić. No i faktycznie też wykorzystanie tego czasu. Czyli mogę popracować nad tym, żeby swoje życie przedłużyć świadomie, żyć w zdrowiu, ale druga sprawa, żeby też żyć tu i teraz i nie przejmować się przyszłością. No i właśnie punkt drugi, który chcę tutaj poruszyć, żyję przyszłością. Żyję tym, co będzie, jakie cele osiągnę, w którym kierunku zmierzam, jednocześnie nie uświadamiając sobie, że już w tym momencie żyję życiem, którym kilka lat temu marzyłem. Czyli teraz żyję sobie, ale nie interesuję się tym, mimo że spełniłem swoje marzenia sprzed lat, ale już żyję przyszłością. Kiedy będzie dobry moment, żebyśmy zatrzymali się i powiedzieli, okej, jestem w super idealnej sytuacji, ja już nic więcej nie potrzebuję i teraz jestem zadowolony z tego, co osiągnąłem. No, dopiero w momencie, kiedy uświadomimy sobie, że możemy sobie coś takiego powiedzieć. Bardzo fajna książka, Psychologia pieniądza, polecam swoją drogą, dość niedawno wydana, powiedziała jedno zdanie, które tam usłyszałem i które idealnie tyczy się życia, finansów, pieniędzy, czegokolwiek, co w życiu dotkniemy. Moment, w którym stwierdzisz, że masz czegoś wystarczająco. Mam wystarczająco dużo pieniędzy. Jestem wystarczająco dobry, żeby coś zrobić. Będzie momentem, w którym zaczynasz dopiero żyć. Jeżeli czuję, że mam niewystarczająco pieniędzy, ciągle będę za nimi gonił i nigdy nie będzie dobrego momentu, żeby powiedzieć, ok, jestem już zadowolony. Jeżeli raz do roku zrobisz sobie tak zwany przegląd siebie, swojego zdrowia, swoich finansów, mówił o tym, podsunął mi to w wiadomości prywatnej Dawid Niemiec, genialny w ogóle pomysł, zrobić sobie, słuchajcie, bo robimy przeglądy samochodów, wymieniamy opony na zimowe, na letnie, przegląd pieca gazowego i tak dalej, jednocześnie nie robimy przeglądu samego siebie. Pod kątem, jaki mamy stan zdrowia psychicznego, stan zdrowia pod kątem krwi, otyłości, sprawności naszej, ale także właśnie finansów, w którym jesteśmy miejscu. Więc robiąc sobie takie podsumowanie, taki przegląd coroczny, też będziemy w stanie dużo lepiej ocenić, w jakiej jesteśmy sytuacji. I taki właśnie przegląd pozwoli nam zrozumieć, że mamy wystarczająco. Wiecie, założę się, że większość z Was żyje w tym momencie życiem, o którym kilka lat temu marzyło, ale jesteśmy tak rozpędzeni, tak napędzeni tym, że musimy odhaczyć kolejne rzeczy, albo jesteśmy napędzeni tym niepokojem, który płynie do nas z każdej strony, że trudno jest docenić. Jeżeli miałbym wskazać jeszcze taką jedną rzecz, która naprawdę dużo namieszała w moim życiu ostatnio, to jest wdzięczność. Wiem, że o tym zaczął mówić Phil Konieczny, wiem, że od lat mówi o tym Tony Robbins. Jeżeli mielibyście wyciągnąć jedną rzecz z tego, czego uczę, powiedział Tony Robbins, to byłoby, żeby każdego dnia, rano bądź wieczorem, praktykować wdzięczność, docenienie tego, co już mamy. Stosuję to, praktykuję, myślę o tym. Te filmiki też takie ostatnio się trochę stały, że zacząłem bardziej mówić Wam o tym, co czuję, o czym myślę, jakie mam przemyślenia po różnych rozmowach i konsumowaniu całej masy informacji. Lubię to kompilować i przekazywać później dalej.
ale sam też tym żyję. I jeżeli jesteście chociaż trochę podobni do mnie, to prawdopodobnie właśnie przeżywacie podobne rozterki. Jeżeli tak, cieszę się, możecie dać znać w komentarzu, chociaż wiem, że większość ludzi nie komentuje, sam też nie zostawiam komentarzy. Dobra, punkt trzeci, myślę, że dla mnie najbardziej taki przyziemny, najbardziej namacalny i myślę, że dla Was też może być coś, co pozwoli faktycznie wdrożyć coś po tym odcinku. Lubię, jak odcinki dają do myślenia, tak? Czyli ten pierwszy punkt o tym, że ten czas płynie szybciej niż myślimy, żeby korzystać z niego świadomie. Drugi punkt, żeby powiedzieć sobie, ok, mam wystarczająco, doceniam to, co mam, jestem zadowolony z tego. Wiadomo, to nie oznacza, że będę przestanę w ogóle cokolwiek robić dalej, że nie będę miał dalszych planów, ale zupełnie inaczej realizuje się plany, jeżeli mamy takie poczucie dostatku, mam wystarczająco, cieszę się z tego. I trzecia rzecz, która daje mi najwięcej satysfakcji, jest najbardziej namacalna do wdrożenia. No to oczywiście zabrzmi to trochę głupio, jako osoba, która wydała ponad 1 000 000 złotych na samochód. Ale szczerze, wiem, że ludzie, tacy jak ja, lubią sobie ustalać większe cele. Kupię sobie teraz Ferrari, wybuduj sobie ogromny dom, kupię sobie jakiś dom na plaży i w ogóle mamy odjechane marzenie. I fajnie się je realizuje, fajnie się idzie w tym kierunku. Ale jak już to mamy, to stwierdzamy, no okej, fajnie i co? Równie dużą satysfakcję, jak kupienie czegoś dużego, dają mi małe rzeczy. I trzeba się do tego przekonać. Ale rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Zawsze byłem osobą, która obraca złotówkę kilkukrotnie, zanim ją wyda. Osoba, która potrafiła zbierać na duże rzeczy, bo patrząc historycznie na siebie, potrafiłem odłożyć za dzieciaka jeszcze w liceum kilka tysięcy złotych, żeby kupić sobie fajną gitarę elektryczną, ale jednocześnie optymalizowałem wszystkie małe rzeczy. Oczywiście jest to pewna cecha, która pozwoliła mi fajne rzeczy osiągnąć, dużo rzeczy pokupować, o których zawsze marzyłem, na które inni nie potrafili dozbierać, ale znowu zestawmy to jedną rzecz. Idąc przez życie, zrozumiałem, że od każdej osoby możemy się czegoś nauczyć. Z każdej sytuacji możemy się czegoś nauczyć. Nie wiadomo, jak ona by nie była bolesna. Przypomina mi się tutaj bajka o trzech świnkach. Każda świnka miała przygotować dom, żeby uchronić się przed wilkiem. Pierwsza świnka, taka imprezowa, zbudowała sobie dom ze słomy. Druga świnka z drewna. I trzecia, najbardziej zaradna. I tutaj myślę, że większość widzów mojego kanału właśnie jest tą trzecią świnką, która buduje z dom cegły, dba o swoją przyszłość, dba, czy myśli o czarnej godzinie, o poduszce bezpieczeństwa. Chcemy czegoś więcej. I budujemy ten dom i później wkurzamy się, że przychodzi ten wilk, zdmuchnął tej małej śwince, co zbudowała dom ze słomy, cały ten dom. I ta świnka przychodzi do nas, ratuj, ratuj, ratuj. I my się na nią wkurzamy. Jest jedna rzecz, która nas tam w tej śwince wkurza. Że ona prowadzi fajne życie, spontaniczne, lekkie, nie przejmuje się i jakoś jej wychodzi. Słuchajcie, nie mówię, żeby też wydawać pieniądze na potęgę bez zadbania o swoją poduszkę bezpieczeństwa, ale jeżeli jesteś osobą, która przesadnie o tym myśli, przesadnie o tym dba, tak zresztą ja, to od tej świnki, która budowała dom ze słomy, czegoś się możemy nauczyć. Tego właśnie luzu i do cieszenia się małymi rzeczami. Dam Ci kilka przykładów, które myślę, że otworzą oczy. Miałem znajomego, który kupił sobie nowe BMW X5. Na wypasie, bezpieczny samochód, fajny, wygodny, cichutki. I miał starą Corsę. Do pracy dojeżdżał kilometry, częściowo autostradą. No to prędkości autostradowe 140. No i rozmowa, czemu nie jeździsz tym nowym BMW? On mówi, kurde, bo zarobiłem sobie, zbierałem, chuchałem, odkładałem pieniądze i teraz jakoś mi szkoda tego samochodu. Ja mówię, no ale tak, zobacz, jedziesz autostradą 140, tą starą Corsą, wydarzyłby się wypadek, to jest po tobie. W tym BMW prawdopodobnie byś przeżył, w Corsie raczej nie. Wiecie, stara, 20-letnia. On mówi, no kurde, masz rację, coś trzeba z tym zrobić. No i następnego dnia poszedł po rozum i przyjechał starą Corsą. Mówi, nie umiem się przełamać. Często nasze decyzje, czy nawet jeżeli rozumiemy, to nie będziemy tego wdrażać od razu. Ale ważne jest, żeby coś zakiełkowało. Żeby to zadziałało za tydzień, za miesiąc. Bo zresztą bardzo fajna historia była, kurczę, jakiś demotywator o bieliźnie, że kobieta kupiła sobie wspaniałą bieliznę na specjalną okazję. Tylko ta specjalna okazja nigdy nie nadejdzie, bo nigdy nie jest wystarczająca okazja, żeby coś takiego założyć. A co jeżeli każdy dzień jest specjalną okazją? No i tu właśnie zejdźmy na ziemię. Kupił sobie gościu tą X5, nią nie jeździł. Ale jest wiele więcej małych rzeczy, które sprawiają radość, przez które ja sam przeszedłem. Dam Ci przykład. Jest sobie taki gościu, który kupuje sobie fajne samochody, a jednocześnie zastanawia się nad tym, znaczy nie zastanawia się, ale w domu ma jakieś stare patelnie, stare deski do krojenia, nienaostrzone noże. Małe rzeczy. Fajne noże, ostrzałka, nowe deski, patelnia z powłoką tytanową, nie za 50 zł obdrapane z tefalu, teflon zdrapany już cały.
fajna patelnia za 350 zł z powłoką tytanową, do tego lepszy ekspres do kawy i trzy, myślę, najważniejsze rzeczy, których używamy najwięcej: materac, lepsza poduszka i szczoteczka do zębów, soniczna. Słuchajcie, są drobne pierdoły, ale naprawdę łatwo się skupić na tym, żeby kupować ogromne rzeczy, a nie cieszyć się z tych małych rzeczy. Na przykład słyszałem taką wielką dyskusję o tym, że kupowanie Thermomixa jest głupotą, że kupowanie noży po 600 jest głupotą, że ekspresu drogiego jest głupotą, że to są głupie wydatki. Ale patrzcie, jeżeli ja jestem w stanie sobie kupić naprawdę fajny ekspres do kawy, bo lubię tą kawę i będę miał lepszą kawę, to czy robi mi naprawdę różnicę? I tu mówię w kontekście tego, że mamy dużo kasy i kupujemy drogie rzeczy. Czy robi mi naprawdę różnicę, czy kupię ekspres za 2, za 4, za 8 czy za 16 tysięcy? No może ten za 16 to już będzie taki, wiecie, funkcji, które to już jest przerost formy nad treścią. Ale do domu za 5, za 6, za 7 tysięcy na pewno będzie fajniejszy niż taki ekspres za tysiaka. Dalej, noże, którymi lepiej sobie pokroisz pomidora do kanapki na fajniejszej desce, zrobisz sobie lepszą jajecznicę z powłoką tytanową, która się nie będzie zdzierać i która dłużej Ci posłuży. Niby takie pierdoły. Ale mając te rzeczy na co dzień, które Cię cieszą, każdy Twój dzień będzie bardziej satysfakcjonujący. Dam Ci jeszcze jeden przykład, który pokazał mi, jak drobny wydatek 2-3 tysięcy złotych może zmienić postrzeganie całego dnia. Jesteśmy sobie na siłowni. Na siłowni jest klimatyzacja. I jedna z osób w szatni mówi: ja pierdziele, ale upał, Jezu, jak ja nienawidzę tych upałów. I ja mówię: wiesz co, ja też tak miałem. Wkurzałem się na upały, bo na siłownię szedłem na piechotę, ale wkurzałem się wtedy, bo w domu miałem gorąco, bo nie miałem klimy, na dworze miałem gorąco, bo nie było klimy i dochodziłem na siłownię, gdzie była ta klima i nagle miałem tą przepaść. Ale wiesz co, stary, kupiłem sobie wreszcie klimę, zamontowałem sobie tą klimatyzację i wreszcie w domu mam kontrolowaną temperaturę. I wiesz co? Moje dni się zmieniły. Bo teraz nie idę na siłownię jak za karę, że po drodze będzie 30 stopni, wychodząc z klimatyzowanego mieszkania, mega się cieszę tym, że mam wreszcie fajną, ciepłą pogodę. Dochodzę na siłkę, znowu mam klimę. I mogę docenić ten element ładnej pogody, bo tak naprawdę ta pogoda mnie nie męczy. Teraz zobacz, jeden drobny wydatek. Bardzo podobnie miałem z materacem, bardzo podobnie miałem ze szczoteczką do zębów, z poduszką. Pytanie do Ciebie. Czy jest coś, o czym dłuższego czasu myślałeś? Albo wkurza Cię jak niewygodny materac, niewygodna poduszka, skrzypiące łóżko, podrapane patelnie, gdzie chciałeś kupić sobie coś nowego, ale miałeś poczucie, że jest to bezsensowny wydatek? To jeżeli tak, to możesz, masz moje przyzwolenie, żeby kupić sobie coś fajnego i to docenić. Zobaczyć, jak drobne rzeczy poprawiają nam życie. A wiadomo, jak nie masz klimy, wakacje się kończą, ale w przyszłym roku pewnie znowu będzie gorąco. Może warto rozważyć zainstalowanie sobie wtedy, kiedy nikt nie będzie o tym myślał, czyli w zimie. I tym pozytywnym akcentem szybkie podsumowanie. Czas płynie szybciej niż nam się wydaje. Korzystajmy z niego. Jeżeli żyjesz życiem, o którym marzyłeś od lat, doceń to. Wdzięczność jest naprawdę fajna. I małe prezenty są równie fajne jak te ogromne zakupy. I też to wykorzystaj. Dzięki, miłego dnia. Cześć!